Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Zaczynamy sobie od zdrowej przekąski. Będę dzisiaj podawała papier ryżowy z warzywami i owocami. Papier ryżowy można wsadzić do wrzątku albo można go chwilę pogotować. Znaczy do gotującej się na patelni wody można na chwilę go wsadzić. Zresztą to zależy od instrukcji, na opakowaniu wszystko jest. I tutaj będę wsadzała paprykę, rukolę, szpinak, krewetki, borówki, mam jeszcze ogórka, rozpokroję, humus i wystarczy tylko wszystko zawinąć, jak ten papier jest ciepły, jest bardzo miękki i wtedy to jest przepyszne, zdrowe i naprawdę bardzo łatwe. Właśnie jadę do sklepu po małe zakupy typu chleb i wędlina. Dzisiaj jest bardzo ciepło, myślę, że tak gdzieś, poczekajcie, nawet Wam zaraz powiem, 19,5 stopnia, ale na słońcu wydaje się, jakby było z 26, może nawet 27. Mam nadzieję, że taka pogoda zostanie na majówkę. Z tym bywa różnie, bo często na majówkę pogoda nam płata niestety figle i okazuje się, że nie jest wcale tak ciepło, jak było w prognozie, no ale zobaczymy. Może tym razem się uda. Jadę i odezwę się do Was później. Kochani, jestem już w domu i wyobraźcie sobie, mała niespodzianka, że weszłam do Pepco. W miejscu, w którym byłam, jest pasaż i tam Pepco było otwarte. Pani powiedziała, że te sklepy, które są w pasażach, nie w centrach handlowych, są czynne. Może te godziny otwarcia są delikatnie zmienione, ale generalnie sklepy działają. Weszłam tam mniej więcej na 4,5-5 minut, jak najszybciej, ale się bardzo ucieszyłam, bo tak jak Wam wcześniej wspominałam, szukałam tych pudełek do organizacji. Pepco są bardzo fajne, akurat te już tutaj sobie zinfekowałam i zdjęłam ceny, natomiast one kosztują 7,99. Są z różnymi przykrywkami, ja akurat wzięłam 4. Z tych jeszcze cen nie zdjęłam, ale to wszystko już oczywiście zdezynfekowałam. 7,99, tak Wam powiedziałam, dobrze? 7,99, one są z przykrywkami w różnych kolorach. Akurat w Pepco, w którym byłam, były kolory szare i różowe, więc wziąłam 2 szare i 2 różowe. Wydaje mi się, że są całkiem ustawne takie pudełka, na przykład można tu przechowywać Lego, jakieś lakiery hybrydowe. Ja na przykład w takim pudełku przechowuję swoje lakiery hybrydowe, odtłuszczacze i wszystkie inne potrzebne gadżety do paznokci. Jakieś drobne rzeczy można tu przechować, nawet w kuchni bardzo fajnie się takie pudełka przydają. Są z takim zapięciem, więc szczelne w miarę możliwości i wydaje mi się, że można z nich zrobić użytek, więc z tego się bardzo cieszę. Pepco jest bardzo fajna kolekcja, taka można powiedzieć majówkowo-letnia, różnych talerzyków. Talerzyki papierowe, 24 sztuki za 4,99. Piękny wzór, zobaczcie, zwróćcie uwagę, takie to wszystko jest pozytywne. I fajne, na grilla, do ogrodu, na balkon, także myślę, że można się pokusić, jest ich dość sporo. Do tego serwetki. Często w Pepco te serwetki z większą ilością wzorów albo takie grubsze są droższe. Te kosztują 2,99. Oprócz takich pozytywnych letnich były bardziej eleganckie. Te kubki kosztowały mnie 3,99 za 12 sztuk. Nie wiem, czy Wy teraz to dobrze widzicie, bo jest bardzo mocne słońce wyszło, ale myślę, że kamera dobrze to oddaje. To jest to już eleganckie, powiedziałabym. I fajne, bardzo ładnie to wygląda. Muszę powiedzieć, że naprawdę mi się to podoba. Chciałam takie talerzyki, ale nie było, były tylko serwetki. Pepco jest teraz chyba 30% na cały asortyment, oprócz elektroniki. I tak naprawdę w tym Pepco, w którym byłam, nie było za dużo rzeczy. Znaczy nie powiedziałam, że były pustki, ale na przykład chciałam baterię kupić, to w ogóle nie było żadnej baterii, ani jednej. Było dość sporo ubranek dla dzieci. Te talerzyki też wybrakowane. No bo dobra cena, też w sumie jest taki sezon teraz grillowy. Serwetki znowu za 2,99. Bardzo ładnie to wygląda. Do talerzyków, nawet białych talerzyków zwykłych, akurat te były za 4,99. Wziąłem jeszcze unicorny, bo moje dzieci uwielbiają unicorny. Kubeczek, złoty 99, 6 sztuk. Więc rewelacyjna cena moim zdaniem i takie mniejsze z unicornem, 2 sztuki pakowane po 6 sztuk, czyli złoty 99 za 6 sztuk papierowych talerzyków, niecałe 2 złote, myślę, że to jest też całkiem przyjemna cena. I do tego jeszcze zwykłe serwetki, których mi zawsze brakuje i zawsze staram się mieć takich serwetek zapas, 2,99, czyli
9 groszy za sztukę. Takie zwykłe różowe, bo zostały mi chyba tylko białe, jeżeli dobrze pamiętam, i takie białe ze złotym. W Pepco również znalazłam bańki za 2,99 3 sztuki. Tam są też takie bańki duże, duże opakowania. Kosztują chyba 7 zł. Ale stwierdziłam, że 3 sztuki za 3 zł to jest akurat bardzo porządna cena, dobrze wydane pieniądze, bo dzieci uwielbiają bańki, więc akurat nie będzie z tym problemu. Również za 4,99 taki zestaw spinaczy, pinesek i to mi się przydaje do różnych takich biurowych spraw. Teraz do nauczania online również spinam sobie, bo ja drukuję te wszystkie materiały, spinam je, wkładam do teczki. Właśnie zapomniałam kupić teczkę w środku, bo tak szybko starałam się te zakupy zrobić. Jeszcze tam były różne ogłoszenia, żeby jak najszybciej w miarę możliwości, żeby kupić i wyjść. Więc staram się zastosować do tego, nie ukrywam. No nic, w każdym razie możecie zauważyć, że mam takie granatowe i różowe, różne rodzaje. Pineski też się przydają, bo mamy taką palicę korkową, więc to taki dodatek biurowy, bo chciałam tam kleje kupić, ale nie było klej. Miałam filce, bo zawsze mi ich brakuje, a jak mam za dużo, to zapominam, żeby kupić, no bo mam ten zapas i nagle okazuje się, tak jak teraz na przykład, że nie mam żadnego filca, był nam ostatnio potrzebny. Za 4,99 różne rodzaje, różne wielkości, także wydaje mi się, że w Topku akurat warto jest takie coś zakupić. Były też torby próżniowe, na przykład do organizacji znowu, jak sprzątacie, w dobrej cenie, również chyba za 4,50 czy tam 4,75 czy 4,99 jakoś tak. Większe pudełka nie za bardzo, czy było tylko jedno jakieś rozwalone, takie niebieskie pudełka, ja chciałam takie przezroczyste, bo wtedy łatwiej jest wszystko znaleźć i dostrzec. Do tego, jeżeli chodzi o te biurowe różne rzeczy, a przede wszystkim szkołę, bo to, tego nie mamy, to nam się skończyło. Złoty 49, takie karteczki post-ity, żeby zaznaczyć w książce, tam w zeszycie, jaki materiał mamy przerobić. Chciałam takie cieniutkie, ale nie było cienkich, były tylko takie szersze oraz zestawy, nie wiem, różnych rodzajów karteczek post-it w opakowaniu. To chyba kosztowało, nie wiem, 7 zł jakoś tak, ale to mi nie było potrzebne, bo akurat takie szersze, takie szerokie mamy, a takich cienkich nie, no i stwierdziłam, dobra, niech stracę, niech będzie. I jeszcze wyobraźcie sobie, wzięłam okulary dla mojej córeczki za 6,99, tak jak mówię, była promocja 30% w tym Pepco, więc one kosztowały 30% mniej, bo moja córeczka wyrosła ze wszystkich okularów, no i chciała ostatnio nawet pożyczyć ode mnie, ale one są niestety dla niej za duże, więc wydaje mi się, że takie okulary to jest bardzo fajna sprawa. Dla mnie są za małe, nie chcę tutaj ich rozciągać, mają nawet taki ornament z boku, modne, czarne, no, teraz to się zmienia. Różowy jest jeszcze na topie, ale już wprowadza one takie kolory czarny, ciemny, no, on jest wtedy bardzo cool. I ostatnia rzecz z moich fascynujących zakupów przypadkowych w Pepco to jest zestaw ogrodnika. I wyobraźcie sobie, że ja czegoś takiego nie mam. Moja mama nawet mi ostatnio proponowała, że jak już się to wszystko skończy i będzie otwarte Chibo, to mi kupi, bo w Chibo to często jest. Ale mi się udało kupić to samej za 4,99 taki zestaw łopatek i grabków do sadzenia różnych kwiatów. Ja nie mam takiej małej łopatki i to mnie tak denerwuje, tak mi to przeszkadza. Zawsze, kiedy potrzebuję zasadzić, nie wiem, chociażby te kwiaty, które kupuję najczęściej i chcę je posadzić do ziemi, no w tym okresie oczywiście od wiosny wzwyż. I ten sezon się kończy mniej więcej w sierpniu, jakoś tak. Mam teraz dużo różnych cebulek i chcę je posadzić. Myślę, że to będzie poręczniejsze niż taka zwykła wielka łopata. Teraz próbowałam łyżką, ale możecie odgadnąć, co mi się z nią stało. Wydaje mi się, że całkiem okej. Nie jest to plastikowe, to jest metal, drewno. Solidna sprawa. Także będziemy działać, będziemy testować. Powiem Wam, jak to
mi się sprawdza. No i ostatnia rzecz to jest, przepraszam, bo powiedziałam Wam chyba, że to jest ostatnia, a ostatnia rzecz to są worki, 10 worków za 3,99 60 litrów. One są fajne, dlatego że z taśmą ściągającą, więc wygodne. Nie spotkałam się w Pepco z małymi takimi workami z taśmą ściągającą, te 30 mniej więcej litrów, ale może się mylę, może ja po prostu ich nie widziałam, także jeżeli Wy znaleźliście takie worki z taśmą ściągającą w Pepco małe, 20 litrów, 20 albo 35 litrów, to dajcie mi koniecznie znać. Kochani, to tyle na dziś. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie subskrypcje. Dziękuję Wam bardzo za wszystkie komentarze, za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia, buziaki. Pa, pa.